Idziemy na rybki, drugi dzień naszego łapania w tym samym, w sumie w tym samym. Idziemy dalej tym starorzeczem, dzisiaj zaczniemy troszeczkę dalej łapać. Lekki deszczyk z rana popadał, nie ma wiatru, wiatru jest, można powiedzieć, że w ogóle nie ma. To niedobrze, jak wiatru nie ma. No niedobrze, ale zobaczymy. Przynajmniej delikatny by się przydał. Idziemy, połapiemy, może coś złapiemy. Ja dzisiaj też na woblery łapię. Piotrek na gumę, tak? Tak, ja dzisiaj na gumę. Teraz pokażemy, może później na co? Pewnie to samo, bo... Ja na to samo chyba co ostatnio, albo coś większego założę. Ostatnio skutkowały te nasze przynęty. Dzisiaj się cieplej ubrałem niż ostatnio, bo ostatnio był duży wiatr, a dzisiaj nie ma, a jestem cieplej ubrany. Mamy miejscówkę. Lekki deszczyk jeszcze kropi, ale to już taki prawie niewyczuwalny. Jak się rozwija? Wodzi już wędkę rozwija. Tu jest dosyć głęboko, tak. Schodzi ostro dno. Bądź rozkłada już sprzęt, ja za chwilę też rozłożę. No i ruszamy. Jesteśmy z Bodziem. Właśnie zaczepiliśmy się, zaczepiłem siatę. Zobaczcie jakie płocie. Zobaczcie co złapaliśmy. Złapaliśmy. Siatę jak ściągamy. Komuś się chyba urwała, chciał ją ściągnąć, ale... Bo z jednej strony była urwana, nie, z drugiej strony była wczepiona, czyli od środka rzeki. Bo tu mamy jakiś kijek. Była wczepiona w brzeg, ściągnęliśmy siatę Bodzio. Zobaczcie, bandyci. Zobaczcie ile ryby. Bandyctwo pieprzone. Zobaczcie jakie piękne płotki, kurde, ktoś łapał na siatę. Zobaczcie. Tak złapać, nie wiem, będziemy z Bodziem teraz to ciąć i wypuszczać po kolei siatę, spalimy. No i do roboty Bodzio. Zawsze siatka. Z Bodziem wycięliśmy wszystkie ryby. Ze trzy nie żyją tylko, cztery, o. Tam dwie popłynęły. Rybki pływają, zobaczcie co kusole robią z rybami. Tu jedna pływa, tam dalej gdzieś pływa druga, nie widzę jej teraz, ale proszę bardzo, uwolniliśmy z 40 sztuk ryby. Proszę, o. O tu jeszcze dwie, które w ogóle nie popłynęły, nie ruszyły się. No, jedna idzie. O, poszła, próbuje coś ryba. Może jej się uda, druga to już jest chyba... po sprawie, chociaż te, nie, też się obudziła, popłynęła. Także z Bodziem jesteśmy dzisiaj zadowoleni, bo... Ale ciężko jest. O, zobaczcie, zobaczcie, kurwa, kusole. No bo sorry, że przeklinam, ale naprawdę to aż się scyzoryk kieszeni otwiera. Jesteśmy zadowoleni, wypuściliśmy gdzieś około... No nie wiem, było z 5 koni, jeden szczupak, a płoci... Mały. A płoci, mały szczupak, tak, ale płoci było... Mówię, 40-50 sztuk. O, to nawet chyba... Co tu gadać, no naprawdę jesteśmy zszokowani. Jak to wygląda. Siatkę zaraz gdzieś wyciągniemy, nie mamy przy sobie żadnej zapalniczki, ale... Wyciągniemy zaraz gdzieś siatkę, potem tu podjedziemy po wędkowaniu i je spalimy. Bo... No bo tak nie można. Zadowolony, bo cię jestem z dzisiejszego wypadu, że przynajmniej jedną siatę ściągnęliśmy. Chociaż podejrzewam, że ich tu we wsi jest 20 km siatki. Ale przynajmniej jedną unicestwiliśmy. Dokładnie. No nic, mam nadzieję, że ta ryba się do siebie dojdzie, bo płotki... no nie braliśmy płotek, nie mogliśmy je w sumie wziąć, ale coś czuję, że jednak... Nie, tam jest kolejna. Jak sam nie złapię, to nie biorę. No, tak jak Bodzie powiedział, jak sam nie złapię, to nie biorę. Jeszcze musi mieć... Ładna musi być ryba. Jak chce się najeść, to wtedy jadę. Rybak, a nie wędkarz. Dokładnie. No dobra, idziemy dalej wędkować, siatę gdzieś wyciągniemy, schowamy. Bodzio, dzisiaj znowu przerwa. Tym razem na śniadanie, nie na e-papierosa, choć mówi, że potem sobie popufa. Miejscówkę już przeszliśmy parę metrów. Od tej siaty. Nic. Ale puchnięcia, ja wcześniej złapałem szczupaczka małego, ale deszcz większy padał, a kamery nie mamy wodoodpornej, więc się filmowaliśmy, ale był naprawdę mały, z 20 cm może miał. No ale zawsze już coś tam było. Idziemy sobie dalej, zobaczymy. Dno się rzeka się robi coraz głębsza, starorzecze, znaczy zobaczymy. Bogdan niezadowolony, nie ma nawet brania. Na ostatnim filmiku sobie połapał zdecydowanie lepiej i spodziewał się dzisiaj lepszych efektów. Co prawda... Jeszcze będą efekty? Co prawda założył większego woblera, powiedział, że już tych małych nie chce wyciągać.
chce coś większego złapać, aż mu się wędka wygnie. No zobaczymy. Przerwę na bodzie, ja pofilmuję trochę i lecimy. O, mamy kusola. Szukę siaty. Ale my już ściągnęliśmy, już się nie znajdzie. Przyszedł skubaniutki. Tu jest bodzio. Łapie ryby. Nie będziemy dawali mu znaku, że ściągnęliśmy. Ale niestety szuka. O, proszę Państwa, bodzio holuje coś. Nie wiemy jeszcze, jak to jest. O, coś małego. O, taki. 30-taczek bym go nazwał. Ale jest rybka. Jest rybka. Ładna. Bodzio założył większego woblera, bo chciał większe ryby łapać, a tu się okazuje, że nic z tego. Także w wodzie ryby są, tylko małe. Poszukajmy czegoś większego. Proszę, chociaż oprócz wody są jeszcze siatki. No właśnie, dzisiaj zabraliśmy sobą miarkę, żeby nie mówić mniej więcej na oko ile ma, ale podejrzewam, że to na rybek jest. Ta ryba była zarybiana w tym roku i tam, i dwa lata temu chyba z szczupakiem. Także Bodzio wyciąga miarkę. Jakoś taką małą, o, proszę bardzo, rybka. Malusieńki, bardzo mały. Ale będziemy mniej więcej wiedzieli, co my łapiemy, szczerze mówiąc, plus minus, tak, szczupak, wymiar szczupaka. 34 cm, jak się okaże. O, bo, o, było trzecia. Chciałem zobaczyć, no dokładnie, proszę bardzo. 34 cm szczupaka, szczupaczka. Nic wielkiego, ale już coś jest. Dokładnie, wtedy byliśmy też samego rana, bo się przyjechaliśmy z wodzią, tutaj gdzieś koło 7 byliśmy nad wodą. Nie, nic nie łapaliśmy, ostatnim razem też tak było, że z rana nic nie mogliśmy złapać. Dopiero późniejszą porą zaczęliśmy coś tam łapać. Bodzio wypuszcza rybę, proszę bardzo. Popłynęła sobie płyń. Przyprowadź dziadziusia. Poszła. Papa. A Bodzio znowu coś tam ciągnie. O, znowu coś niedużego, no ale jak ma być to coś większego, jak tu kusole nam biją rybę. Proszę, tak. Taki szczupaczek numer 2. No, można tu się pobawić, to ten stary rzeczy. Tak. Będziemy go mierzyć. Można tu się z tymi szczupaczkami pobawić, no ale widzieliście sami, siata ściągnięta. Chociaż wydaje nam się, że oni mieli tu gdzieś drugą siatę jeszcze. Bo trochę ten facet tam tu się pokręcił między oczami, już go nie filmowaliśmy. No, jak dobrze zorganizowani, co? No, jeden. 36. To, po 2 cm do przodu już jesteś. Wyczepywa. Zorganizowani. Jeden chodził z wędką, miał jako czujka. Drugi. Pokaż jeszcze jego, jak wygląda. Piękny, do wody. Poszedł. Zorganizowani byli dobrze. Jeden z wędką stał, niby za okonkiem, na bocznym trochę sobie łapał. A to była naprawdę czujka. No drugi pływał tu po staro rzeczy, zbierał rybę. Wciągnął siaty. Mogliśmy zadzwonić, ale nie widać po nim, żeby im się przelewało w domu. Następnym razem już nie będziemy chyba mieć skrupułów, bo tak nie można, no po prostu nie można. Jesteśmy już w samochodzie. Zaraz podjedziemy tam, tamto miejsce, zobaczymy, czy siatka leży, spalimy ją. Albo potniemy do cholery do końca. Te kusole chodziły po brzegu, szukały jej. Nawet były na tyle bezczelne, żeby podejść do nas i się zapytać, czy siatki nie ściągnęliśmy przypadkiem. Bo im siatki jednym brakuje. Wyobrażacie sobie, jakiego trzeba być bezczelem? Nie możemy. O, jest, udało się chyba, bo ja tam zaczyna podpadać. Proszę bardzo, palimy siatę. Wreszcie z kusownictwem. Dobrze, że wyniosłem, nikt tu nie znalazł, nie zauważył. Pochodziło tu chyba ze 3 osoby i szukało. Zadowoleni. Zadowoleni, jest przynajmniej jedna siata, jeden mały kroczek do przodu.
troszkę kędzlowych. Nie mamy czym, to palimy chusteczki higieniczne. Ale strasznie, strasznie opornie się zapali. Kłusownictwo ciężko wytępić, siata też się wolno pali, nie chce się napalić ta siatka. No nic. Dobra. Na tamtej wyprawie sobie ładnie połapaliśmy, znaczy Bodzio w sumie ładnie połapał. Tutaj mamy siatę. Dzisiaj prawie porówno, 2 do 1. 2 do 1, tak, no dzisiaj ja. Ale ty za pierwszym rzutem. No, tak się zdarzyło, akurat pierwszy rzut dzisiaj nad wodą i takiego szczupaczka 20 cm. Udało mi się wyjąć z płytkiej wody. Szkoda, że deszcz padał i nie nagraliśmy. No niestety. Tak nam się siata pali. Ciekawe jest, taka siatka jest warta. Podejrzewam, że nie mało, także może następnej nie kupią, nie będą mieli pieniążków, może następnej tak szybko nie kupią. I trochę ryb więcej w napodzie zostanie dla następkarzy. Uwolnione ryby. Ładne konie tam były naprawdę piękne konie, płocie, ogromne płocie, jeszcze takie tu w życiu nie dopałem. No i co, z siaty już staje nam tylko mały kłębek i zgliszczy, będziemy się powoli zbierać i jechać do domu. No i tyle. Spalimy i spadamy. Tak, popalimy i spadamy, zwłaszcza tu już zostaje naprawdę niewiele z tej siaty. Także już jest nie do odartowania, nie do... Już na nią żadna ryba nie padnie. No i tyle. Zapraszamy na następne filmiki, pewnie niebawem, jeszcze nie wiemy. Pewnie już nie na tej miejscówce, bo jakoś jesteśmy zrażeni z tymi siatami, że ciężko będzie tu rybę. No niestety. Takie to są nasze realia. Nie wiem, czy w innych częściach kraju też tak jeszcze zdarza wam się siatki wyciągać. Możecie komentarze pisać. Nie mówię, czy wam się też zdarza coś takiego u nas na Podlasiu. No jak na razie pierwszą, kiedyś jak byłem młodszy, to udało mi się drugą wyciągnąć. Także druga siata unicestwiona. No dobra, to by było na tyle. Zbieramy się, jedziemy do domu, tak?